Do kwadratu różnicy dwóch dowolnych liczb parzystych dodano różnicę kwadratów tych liczb. Udowodnij, że otrzymana liczba jest podzielna przez 8. Zobaczmy, w tym zadaniu mamy dwie dowolne liczby parzyste. Dwie liczby parzyste generalnie zapisujemy w ten sposób, że to są liczby postaci 2k, 2p, 2m i tak dalej, czyli ta dwójka jako czynnik mnożenia występuje z przodu. Ja sobie teraz wezmę jedną z tych liczb, to będzie liczba 2k, druga to będzie liczba 2p. I teraz do kwadratu różnicy dwóch dowolnych liczb parzystych, czyli bierzemy kwadrat różnicy, czyli 2k minus 2p do kwadratu, dodano różnicę kwadratów tych liczb, czyli dodajemy różnicę kwadratów tych dwóch liczb, czyli 2k kwadrat minus 2p kwadrat. Dodajemy sobie tą różnicę i mam udowodnić, że to, co otrzymamy, jest podzielne przez 8. Na początku tutaj zastosujmy wzór skróconego mnożenia na a minus b do kwadratu, czyli a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli u nas to będzie 2k do kwadratu, czyli 4k kwadrat. Odjąć 2 razy 2k razy 2p, czyli będzie 8kp. Dodać 2p do kwadratu, czyli 4p kwadrat. I teraz do tego dodajemy różnicę kwadratów, czyli mamy 2k do kwadratu, czyli to jest 4k kwadrat, odjąć 2p do kwadratu, czyli odjąć 4p kwadrat. No i teraz uporządkujmy sobie ten zapis. Mamy 4k kwadrat, dodać 4k kwadrat, to jest 8k kwadrat, 4p kwadrat, odjąć 4p kwadrat, to się skraca i zostaje nam jeszcze minus 8kp. No i zobaczmy, możemy sobie spokojnie teraz 8 wyłączyć przed nawias. W nawiasie mamy k kwadrat odjąć kp, gdzie oczywiście k i p należą do liczb całkowitych. Tak definiujemy liczby parzyste, gdzie k i p należą do liczb całkowitych. I teraz zobaczmy, skoro udało się wyciągnąć czynnik 8 przed nawias, a k jak i p są liczbami całkowitymi, czyli wynik w nawiasie jest całkowity, no 8 razy jakaś liczba całkowita, jakaś liczba naturalna, jest oczywiście podzielne przez 8, co kończy dowód.